Cześć, tylko kreatywna. Witam Was dzisiaj na moim kanale w nowym holu lumpeksowym z Katowic. Widzieliście już, kto oglądał oczywiście, relacje z tych zakupów w Katowicach z trzech sklepów. I dzisiaj będzie co kupiłam w stylizacjach oczywiście. Mam nadzieję, że w modnych i takich kreatywnych stylizacjach. I pokażę Wam też dodatkowo, przypomnę Wam kilka rzeczy, które też wyprzedaję. Naprawdę takie super, super markowe perełki, więc zapraszam już na ciąg dalszy. I oczywiście, jeśli lubicie tematykę super jakościowych ciuchów markowych, vintage, modnych i w ogóle tematykę modową i stylizacyjną, to zapraszam Was do zasubskrybowania. Będzie mi bardzo miło oraz do polubienia tego filmu. Lecimy! Dla tych, którzy jeszcze mnie tak dobrze nie znają, to tylko wspomnę, że jestem artystką i stylistką. Pracuję zarówno w szkole, jako nauczyciel sztuki oraz mam właśnie ten kanał stylizacyjny z ciuchami z second handu oraz butik w Wieliczce, który niestety będę teraz zamykać, ale możecie u mnie też na Vinted zakupić rzeczy oraz możecie pisać do mnie na maila, który jest podany zawsze w komentarzu, a najczęściej jest podany w opisie filmu. Także zapraszam, jeśli ktoś by chciał się czegoś dowiedzieć oraz na przykład skorzystać z usług stylizacyjnych, to się bardzo polecam. Teraz będę tą właśnie część mojej działalności rozwijać i będę starała się iść w tym kierunku coraz bardziej. Tymczasem zakupy. Słuchajcie, zakupy z Katowic. Sukienka, którą mam na sobie, od razu od niej zaczynam. Jest to naprawdę piękna, piękna, bardzo markowa sukienka. Sukienka, za którą bardzo dużo zapłaciłam. Słuchajcie, co sumy, które tam się wydaje w Katowicach, są tak duże, że już nie nadążam. Natomiast to było powyżej 80 zł. Oczywiście sukienka jest tego warta. Jest to sukienka marki Twinset włoskiej. Jest to naprawdę droga marka. Słuchajcie, patrzyłam na ceny sukienek takich z nowych kolekcji. Nawet z przeceny te sukienki są naprawdę, naprawdę drogie. Sukienka jest w stanie, tak jakby ktoś tylko odczepił metkę. Jest naprawdę perfekcyjna i jest tak piękna. Zobaczcie tutaj w stylu, jak się przechadzam w tej sukience. Oczywiście jest to bawełna z taką metaliczną nitką złotą. Może uda się to uchwycić. Jest złota nitka wpleciona w ten kremowo-niebieski materiał. Jest to bardzo cieniutki materiał, ma takie fajne rozcięcia u nas z boku. Zobaczycie to w stylizacji. I fajne jest to, że tą sukienkę można drapować w różny sposób u góry. Ja teraz mam ją tak na krzyż zrobioną, jak było na stronie internetowej. Pokażę Wam tam przebitkę ze strony internetowej. I zawiązaną z tyłu. Natomiast można ją też zawiązać tak jakby luźno na ramionach i mieć takie rękawki dodatkowe, które będą nam też wtedy przysłaniać. Można ją również udrapować także właśnie na ramiona i związaną jeszcze dodatkowo w pasie, jeśli ktoś lubi mieć pasek na przykład, albo podoba mu się ten styl. Naprawdę jest wiele możliwości właśnie drapowania tego dekoltu, to jest superowe. No i naprawdę jest tak cieniusieńka. Wydaje mi się, że to jest sukienka taka do rozmiaru M, bo jest, mam tutaj sporo luzu. Teraz mam związane, więc tego nie widać, ale jak jest niezwiązana, to naprawdę jest dosyć luźna tutaj właśnie w biuście i w pasie. I wiecie co, chyba nie będę odsprzedawać tej sukienki, a przyznać się Wam, że myślałam o tym, ale no cena musiałaby być dość wysoka tej sukienki, no bo wiecie, jak nowe sukienki są w takich wysokich cenach, ta sukienka jest w idealnym stanie i bardzo dużo za nią zapłaciłam, jak na lumpeks oczywiście, no to na pewno cena byłaby na tyle wysoka, że no mogłoby być problem ze sprzedaniem jej, ale bardzo, bardzo mi się podoba, więc w razie czego jest moja też, nie będę mieć absolutnie problemu z tym, żeby sobie ją zachować, ponieważ styl jest piękny. Jest właśnie taka sukienka bardzo plażowa, w stylu old money, w takim eleganckim, ale też w takim bardzo niewymuszonym stylu. Uwielbiam taki styl. Słuchajcie, zobaczcie tam jeszcze zdjęcie na łące. Słuchajcie, w każdym razie zdjęcia takie bardzo sielankowe na łące, oprócz stylizacji, możecie zobaczyć. No, w każdym razie, no jestem mega, mega zadowolona z tej sukienki. Jak widzieliście w relacji, tam naprawdę było dużo fajnych sukienek. No i właśnie ceny się tak oscylowały między 70 a 90 nawet złotych, więc no, no wiecie, no niestety, ja nie mam jeszcze tak dużych funduszy do inwestowania, by wszystko w takich sklepach zakupić, zwłaszcza teraz, jak mam jeszcze zawieszoną działalność w lipcu. Także niestety skończyło się na dość małych zakupach.
Druga rzecz, którą zakupiłam w tym sklepie, to piękna spódnica z jedwabiem. Ma w sobie, już Wam powiem, jaka jest proporcja jedwabiu w tej spódnicy, ale skład jest rewelacyjny. 55% jedwabiu, 45% bawełny. Piękny kolor beżowy, no urocze kropki, w ogóle bardzo ładny krój. Naprawdę fajna. To jest taka spódnica w rozmiarze około 40. Piękna maxi spódniczka, naprawdę śliczna kolorystyka. Postaram się zrobić Wam fajną stylówkę z tą spódnicą, żebyście zobaczyli jej potencjał, bo naprawdę jest śliczna. Jest przepiękna. I od razu może coś, co by pasowało, nieważne, spadło, do tej spódnicy paski z tego sklepu. Jeden z tych pasków będzie nawet fajnie do niej wyglądał. Jest to paseczek z takim piękną klamrą w stylu Art Nouveau. Powiedziałam w rolce, że Art Deco to jest bardziej Art Nouveau. I paseczek jest tak do 85 w pasie, mniej więcej. Bardzo fajny na takie właśnie wsadzany tutaj bolec, piękny, piękny vintage pasek ze skóry naturalnej z taką cudną klamrą, no mega się udał. Paski były drogie, słuchajcie, prawie 30 zł za każdy pasek dałam, więc wow, no wiadomo, to jest taki sklep, ale też był nowy towar, no nie mogłam wybierać raczej dnia, bo byłam tam tylko tego dnia, więc niestety rzeczy, które mogłabym później kupić na wyprzedaży, nie wchodzą w grę. Katowice są niby niedaleko stąd, ale podróż autostradą, za którą się płaci nie wiadomo jak za co. Tutaj macie szczegóły paska, takie informacje. Ten też ma do 85 długość, czyli to jest taka MKL-ka. Bardziej M-ka może. Przepiękny pasek ze skóry marka Libeskind. Patrzcie, jakie ma śliczne kolory. Od razu pokażę się Wam też do tej spódnicy i też oddzielnie w takiej bluzeczce, która kosztowała tam kilkanaście złotych. Niby jest to taka trochę dziecięca, mały rozmiar bluzeczki, taka krótka bluzka, ale bardzo fajna. Ja bym nawet w ogóle nie powiedziała, że to jest dziecięca bluzeczka. Piękna bawełniana w takie kropeczki. Bardzo mi się podoba ten crop topik. Super to wygląda, Destination marka, 100% bawełna, naprawdę super rzecz, która właśnie może do takich pastelowych stylizacji, do jasnego beżu i do wszystkich kolorów tych kropek naprawdę fajnie pasować. Spodobała mi się ta bluzeczka, niby takie nic, ale jest bardzo oryginalna, fajnie uszyta, także wow. No i jeszcze do tego można dopasować tą torbę, którą kupiłam w tekstylowo, a jest naprawdę piękna, słuchajcie. Torba jest jak nowa, bardzo Was zachęcam do jej zakupu. Piąta Aleja, Fifth Avenue. Prawdziwa skóra, jest napisane w środku na metce, jest w dwóch kolorach brązu, jest mięciutka i fajny format ma. Stan idealny, jak widzicie, tu ma fajną plecionkę. Torba jest jak nowa, ma mnóstwo przegródek, skóra, bardzo ładna torba, naprawdę bardzo ładna torba, miękka, lekka i no jak nowa, naprawdę no autentycznie nie jest ni ani brudna, a w środku ani na zewnątrz jest oczywiście już zdezynfekowana, ma piękne odpinany pasek taki z mosiężnymi, naprawdę ideał, słuchajcie, taka torba w sklepie ładnych kilka stówek. Nie przesadzam, ale w Zarze taka torba kosztowałaby pewnie z 5 stówek albo 6, także no jest naprawdę przepiękna, bardzo, bardzo ładna torba. No i zobaczycie właśnie stylizację taką w brązobeżach. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, dajcie znać. Takie zdobycze mi się udało pozyskać. Druga torba jest prześliczna i naprawdę też jak na używaną torbę, to stan jest perfekcyjny. To jest zamszowa torba, mniej więcej w formacie A4, taka sztywniejsza, ale lekka. I patrzcie, jaki idealny stan tych wszystkich elementów. Tak samo rączki. Te rączki nie wiem, czy są ze skóry, ale są z lakierowanego czegoś. Natomiast to jest wszystko skóra. Pasek dodatkowy, odpinany, jest też ze skóry. Takie obrotowe ma tu. Piękna w środku.
złoty zamek. Ja tu wsadziłam usztywnienie, żeby było ten. No w każdym razie czyściusieńka. Tu jest napisane, że jest to prawdziwa skóra. No naprawdę, naprawdę mega piękna torebka, bardzo elegancka, super kolorystyka, szaro-czarna jest. Mnie się mega podoba, po prostu śliczna. Myślę, że z powodu tego, że mam już mnóstwo toreb w bardzo różnych kolorach, więc chyba sobie jej nie zatrzymam, ale naprawdę super, super rzecz. Można ją właśnie nosić sobie i do ręki, tak na elegancko i właśnie jak nie mamy możliwości albo chcemy mieć wolne ręce, to po prostu jest dodatkowy paseczek i super wygodna, naprawdę lekka torba, bo takie tego typu torby bywają bardzo ciężkie, a ta jest jak na taką torbę leciutka i no wow. Pokazuję Wam ostatnią rzecz, czyli szpilki, małe szpilki, to są takie mini szpilki. One są używane, te buty, nie są super nowe, ale są w naprawdę dobrym stanie. Gino Rossi, skóra w środku i na zewnątrz, mała szpileczka, mój rozmiar to jest. Bardzo fajne w takim modnym stylu, właśnie trochę do szpica, mały ten kitten heel i no słuchajcie, naprawdę piękne szpileczki w ślicznym kolorze, bardzo mi się podoba ten kolor. Są tak lekko zużyte tutaj od spodu, ale naprawdę w środku jest stan idealny i skóra też jest tylko troszeczkę do lekkiego przeczyszczenia, w środku już wyczyszczone, więc tadam! Bardzo fajna zdobycz w pięknym kolorze, naprawdę. Także zakupy są niewielkie, ale się udały. Przypomnę Wam jeszcze tutaj trzy sukienki, które ktoś tam rezerwował, ale nie wiem, czy zapomnieli o nich, czy co. Tutaj mamy sukienkę od Stelly McCartney, ta z jedwabiu. Piękna dwuwarstwa sukienka, jest nadal dostępna gdzieś w jakiejś z drugiej ręki na internecie, widziałam. W podobnej cenie, jaką ja chcę też za nią dać. Sukienka w pięknym stylu, pokażę Wam tam przebitkę właśnie ze strony internetowej, bo ona jest wystylizowana trochę tak na lata 20, ale ja osobiście nosiłam ten pasek po prostu w pasie, wcale nie tak nisko przewiązany i wygląda też rewelacyjnie. Można nosić też bez paska, po prostu taką luźną. Piękny ma kolor, taki burzowo-niebieski i do tego jest narzutka, taki komplecik. Spokojnie może być to, tu jest napisane XS, ale spokojnie może być to do M-ki bez problemów, bo ta sukienka jest naprawdę luźna, naprawdę wygodna. No i jedwab, super, super firma Stella McCartney. Podejrzewam, że nowa ta sukienka była naprawdę bardzo droga. Nie dość, że materiał, to jeszcze jest to projektant dla H&M, więc wow. Sukienka, o której chyba jakaś osoba zapomniała, która u mnie, przypominam się po prostu, słuchajcie, lniana sukienka w rozmiarze L, pudrowy róż, taka do kolanka, letnia, plażowa, piękny ma kolor, naprawdę to jest piękna sukienka, więc jeżeli ta osoba sobie nie przypomni, to może ktoś inny będzie chciał tą sukienkę, bo naprawdę jest świetna, świetna z lnu i bardzo ją polecam, bo jest w pięknym, pięknym odcieniu różu też i bardzo naturalny materiał, także jak najbardziej. Jeszcze wkleiam Wam przebitkę takiej sukienki Maxi z Top Shopów Kwiaty. Jest naprawdę piękna ta sukienka i ma bardzo ciekawy dekolt. Jak ktoś jest dość wysoki, w miarę wysoki i ma rozmiar SM, to będzie pewnie dobra i myślę, że raczej to jest na S-kę albo M-kę, która ma mały obwód pasa. Także polecam, polecam, bo ma piękny, elegancki krój. Słuchajcie, na dziś to wszystko. Zapraszam Was na małe media, bo teraz będę w sierpniu wrzucać dużo, myślę, że fajnych takich stylizacyjnych porad, takich shortsów. Będę też oczywiście dawać Wam relacje z zakupów, takie szczegółowe. I zapraszam Was już niedługo, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu lub około połowy sierpnia na wyprzedaż, wielką wyprzedaż ze sklepu. 70% rzeczy będę wyprzedawała naprawdę za grosze, bo trzeba się będzie przenieść, więc nie chcę przenosić wszystkiego. Zostawię sobie trochę takich rzeczy, które zależy mi, żeby były już w nowej miejscówce. Natomiast będę się naprawdę wielu rzeczy bardzo, bardzo tanio, poniżej nawet mojej ceny zakupu, pozbywać, także możecie polować. Natomiast no, te nowe nowości to od razu mówię, że absolutnie nie będą na wyprzedaży. No wiecie, o co chodzi. Także rzeczy z tych starszych kolekcji, które już trochę są w sklepie, jeśli coś tam sobie upatrzyliście, to teraz możecie oglądać te live'y sierpniowe, będzie naprawdę super okazja.
Wszystkie rzeczy są z super składami. Także zapraszam na następne filmiki i bardzo serdecznie już Was teraz pozdrawiam. Cześć, kochani. Pozdrawiam Wolka.